Otóż mamy sytuację, że rodzina Irakijczyków siedziała sobie w swoim domu w Bagdadzie i pan dom, bo tam jednak patriarchat panuje straszliwy, mówi do swojej żony: żono moja patriarchalna, a może byśmy tak wreszcie gdzieś pojechali na wakacje? A żona: tak, cudowny pomysł, mój mężu, cóż wymyśliłeś? Zobacz, tu reklamy w telewizji lecą, że tam można za psi pieniądz pojechać sobie do Europy, Białoruś, jakaś Mińsk, to wygląda egzotycznie bardzo, może byśmy wzięli nasze dzieci i tam pojechali. No i tak zrobili, poszli do biura podróży, bo te bilety imigranckie są sprzedawane w biurach podróży. O czym ci ludzie nie wiedzą, w sensie ci nie wiedzieli. Poszli do biura podróży, kupili sobie bilet, wsiedli w samolot, polecieli do Mińska, w Mińsku dobrali autokar turystyczny, wiózł ich po całym Mińsku, przedstawiając zabytki. Nie byłem nigdy w Mińsku, nie wiem, jakie tam mają, ale jakieś tam zabytki muszą mieć, tak? Więc obwiózł po całym mieście, pokazał, jak fajnie jest na Białorusi, czysto, spokojnie, sympatycznie, zawiózł do hotelu na kolację, po kolacji poszli spać, one się obudzili, znów wsiedli do autobusu turystycznego, no i wylądowali na pograniczu polsko-białoruskim. I tam już nie było miło, bo wojacy białoruscy stwierdzili, no, tam jest wasza przyszłość, wypadź stąd, bo my tutaj z bronią, z psami stoimy, jak będziecie tutaj wracać, to może być bardzo źle. Wystraszony ojciec rodziny zabrał tam swoją żonę i dzieci, poszedł w las, jakimś surem przeleźli przez te zasieki nasze, znaleźli się po drugiej stronie i tłumacz, który tłumaczył pierwszą rozmowę, przedstawił to, co słyszę z gardła ojca rodziny tak. Panie drogi, ja mam dobrą robotę w Bagdadzie, moja żona ma ze mną dobrze, bo jestem bogatym człowiekiem, dzieci do szkół chodzą, ja chcę tam wrócić, deportujcie nas. Taka sytuacja, która, no, zostałem w waszej ocenie, czy jest tragiczna, czy komiczna, czy może jedno i drugie.